w Olsztynku, ale on zresztą sam o sobie słów kilka za moment powie. Wszystko to dzisiaj między godziną 16 a 22, dawno temu pod Żurawiem. No i dziać się będzie, drodzy Państwo, bardzo wiele. Ja się cieszę, że Wy już się zatrzymujecie i już, że tak się wyrażę, orientujecie się, poszukujecie jakby samych siebie w tych wyjątkowych czasach. Czy wy możecie wyglądać tak jak ja? No nie szczególnie, być może tak jak Czarek bardziej. Ja jestem tutaj bardziej, że tak się wyrażę, pół średniowieczny, pół współczesny. Wybaczcie mi to, no ale nie było niestety dla mnie stosownej odzieży. Dajemy sobie niemniej jednak radę na spokojnie. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ale uważam, że Czarek skieruje tutaj do was i powita was w sposób wyjątkowo szczególny. Zatem Czarku, oddaję ci głos. Witam wszystkich gdańszczan, turystów na naszej imprezie dawno temu pod Żurawiem. Dziękujemy za zaproszenie muzeum, które zechciało, Narodowemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku, które zechciało nas tutaj gościć i żebyśmy my mogli gościć państwa, żebyśmy mogli przenieść was na parę godzin w odległe, nie tak mroczne, średniowieczne wieki. Będziecie mogli państwo z nami bawić się tutaj do 22. W międzyczasie będą różne atrakcje, pokazy i myślę, że każdy z państwa znajdzie coś dla siebie. Rewelacja, dziękuję bardzo serdecznie. Czy coś na temat Bractwa Rycerskiego jeszcze będziemy mówili? Tak? To bardzo proszę jeszcze słów kilka na ten temat, Czarku. Nasze Bractwo, Konwent Świętego Piotra z Olsztynka, jak już pewnie się państwo domyśliliście, rekonstruuje okres średniowiecza, a ponieważ średniowiecze jest dosyć długim okresem historycznym, dokładnie okres tak zwany około grunwaldzki, czyli 10 lat plus 10 lat minus Wiktorii Grunwaldzkiej, gdzie król Jagiełło pogonił kota krzyżaką. Na pamiątkę tego wydarzenia mamy krzyżaka ze sobą, nazywa się Zdzichu. Zdzichu to jest straszna łajza, bo zawsze jak przyjeżdżamy na imprezę, to on się tak spije, że musimy go wynosić z namiotu. On tam stoi na stojaku. A poza tym jeszcze ma jedną przywarę, nigdy nie dokłada się do paliwa. Ale już tak na poważnie, to tak jak powiedziałem, wszystko co jest związane ze średniowieczem, czyli walki, hakownice, czyli broń czarnoprochowa średniowieczna, konkurencje średniowieczne, jak strzelanie z łuku, rzut nożem, toporem i inne, tudzież jadło rycerskie i stanowiska z rzemiosłem rycerskim, to wszystko my staramy się oddać jak najbardziej wiernie, bo my jako Bractwo staramy się, aby to, co robimy, było jak najbliższe realiom tego okresu, który odtwarzamy. Dziękuję serdecznie. Zatem, moi drodzy, przed nami dzisiaj, jak powiedział Czarek, mnóstwo atrakcji, na które państwa oczywiście zapraszam. Ja tylko pozwolę sobie wymienić, co na was dzisiaj czeka. Zresztą będziemy się kręcili między tymi stanowiskami i będę też państwu opowiadał o tym, co się dzieje. Po pierwsze, samodzielne wykonanie papieru czerpanego, czyli każdy osobiście będzie mógł po krótkim przeszkoleniu wykonać swoją, jako żywo, kartkę papieru czerpanego, którą będzie mógł oczywiście zabrać do domu. Będzie też produkcja z świec z wosku pszczelego. Nie lada gratka, nie lada atrakcja, również tam państwa zapraszam. Garncarz i jego warsztat. No tutaj, drodzy państwo, będzie się działo i będą dwa specjalne wejścia, które będziecie mogli państwo również obejrzeć. Toczenie naczyń na kole nożnym. Największa atrakcja. Wytoczenie garnka też będzie na ślepo, drodzy państwo, ale o tym oczywiście będziemy państwa jeszcze informować. Oprócz tego spotkanie ze średniowiecznym rybakiem, jego narzędziami pracy, przygotowanie i pieczenie podpłomyków. Drodzy państwo, tak, wiem, że tam będziecie mogli również się poczęstować tym, co wyjątkowe. Naszych niepokornych gości na pewno przedstawimy Katowi. To również był ceniony rzemieślnik, który zapozna petentów ze swoimi narzędziami. Oprócz tego, drodzy państwo i drogie dzieci, także dla was zabawy,
na przykład, czy dla dzieci, to nie jestem pewien w tym momencie, ale będzie rzut toporem tutaj, tuż przy naszej scenie. Próba miecza, podnoszenie ciężkiego miecza jedną ręką lub oburącz, strzelanie z łuku, to też tutaj macie Państwo przed sceną. Dla młodszych fanów wędkarstwa będzie łowienie ryb, przygotowanie sałatki po rycersku, zamiast noża, krojenia, będziemy używali miecza. Drodzy Państwo, są też dzisiaj jako atrakcja rycerskie kręgle, konne zdobywanie pierścienia Brunhildy, niczym podczas turnieju rycerskiego. Mamy to tutaj, Czarek mi, mamy konia, no więc, a rzeczywiście, tak widziałem, przepraszam, zgadza się wszystko. Jest także i to, rzut podkową, moi drodzy, i najazd konny na Saracena, czyli trzeba trafić piłką w tarczę obrotowego Saracena i uchylić się przed jego atakiem. Piką, przepraszam, a nie piłką, przepraszam, to będzie pika. Ponadto, słuchajcie, pokazy walk rycerskich, pokazy obsługi średniowiecznej artylerii czarnoprochowej, tak zwanej hakownicy, to też będzie miało miejsce. Występy średniowiecznych grajków, pokazy i nauka tańców dawnych, moi drodzy. To jeśli chodzi o atrakcje, przyznajcie Państwo, że jest ich bardzo dużo, no i czasu macie wiele, żeby się z tym zdecydowanie również zapoznać. Zapraszamy Was do zapoznania się także z gazetką festynową, zawierającą ciekawostki o żurawiu. Na wszystkich uczestników czekają drobne upominki, niespodzianki również związane z żurawiem gdańskim. Drodzy Państwo, to tyle. Około 16:20 na tej scenie prezentacja bezpiecznej obsługi hakownicy z wystrzałem. Drodzy moi, więc jak najbardziej zapraszamy, bądźcie, kręćcie się tutaj obok tej naszej sceny. Dziać się będzie bardzo wiele, a temu wszystkiemu będzie oczywiście towarzyszył mi cały czas Czarek. Proszę bardzo, oddaję Ci jeszcze głos. Malutkie sprostowanie, nie będzie bezpiecznego obsługi hakownicy teraz, tylko wykonamy salut z naszej bombardy, którą mam nadzieję nasz kolega, przyjaciel, karczmarz, bombardnik już na miejsce wytoczył. Karczmarzu, czy jesteś? Karczmarzu! Czy jest już bezpiecznie? Ze względów bezpieczeństwa musimy uzyskać informacje od artylerzysty. Czy mnie słyszysz? Czy możemy już strzelać? Dobrze. Zasady BHP. Nikt nie wchodzi na linię strzału. Będzie bardzo głośno. Więc w momencie, kiedy zacznie tlić się ląd, należy szeroko otworzyć usta i zatkać uszy, ponieważ to naprawdę będzie bardzo głośno. Jeżeli są małe dzieci w wózeczkach, proponuje się odsunąć. Strzelamy tam przy kole ratunkowym na końcu cypla. Jeżeli są pieski, to również proszę z pieskami odejść, bo mogą się naprawdę przestraszyć. Karczmarzu, poczynaj. Uwaga! Uwaga! Podejdź, żeby cię głośno, chodź. Ognia! No, powiedział Jagiełło. I palnęło! Brawo, moi drodzy! Panie Piotr, już są zabawy, już z nami. Z jednej drużyny, więc będzie się działo, mam nadzieję, że
Ale spór między rycerzami wówczas odwoływano się do najwyższego, czyli do Pana na niebiesie, który miał rozstrzygnąć ten spór, którym to zwano Sądem Bożym. Mawiano, że ten, który wygra, tak działał Twórca i po jego stronie racja w sporze była. A więc, panowie rycerze, poczynajcie w imię Boga. No co, że? Co? Kto chce z niego pił? Zastanawiać. Jeśli chodzi o te zabawy, to napomnę tylko, ja wiem, więc wiadomo co, ale państwo nie wiedzą. Ale powiem jedno, zakończy się pocałunkiem karcarza, mam nadzieję. Tam obok Zdzicha Krzyżaka
odebrać z rąk sprawy imiennie wypisany klej sprawności z tym klejtem, chodzić po wszystkich stanowiskach zabaw rycerskich i opiekunowie zabaw na tym klejcie będą potwierdzać, że dana zabawa została wykonana, a następnie z wypełnionym klejtem idziemy z powrotem do namiotu na listnika, gdzie skrywa wykona, wypisze osobiście anonimowy dyplom, a namiestnik pasuje takowego gierka na młodego rycerza. Nie, po co zostać? W szczególności pani odwadzona. Bardzo, bardzo ważne informacje. Ja pozwolę sobie jeszcze je przypomnieć. Czyli tak, idziemy do namiotu namiestnika, tam odbieramy glejt sprawności z tego namiotu, wpisujemy na nim czytelne imię i nazwisko. A mam pytanie, a czy zawsze, zawsze się wyrobi to, co chce się zrobić, czy to zawsze coś innego myśli się zrobi, jeśli... Czasami bywa i tak, że pochlik wejdzie i... Aha, i coś innego się zrobi, niż miało być. Ale zdarza nie ma nigdy tak, że coś wyszło, albo nie wyszło. Zawsze wyszło. No tak, no ale nieraz nie pomyśli. Około godziny 18.30 będziemy ten konkurs rozstrzygali. To pięknie wygląda. Fasole są w słoju na stole na drodze namiestnika. Tak przy okazji jest tam, możecie przechodzić i oczywiście szacować. Ale uwaga, pamiętajcie, to zadanie specjalne po wykonaniu na co najmniej 5, na które oczywiście czas zdecydowanie wam dajemy. Tak jest, moi drodzy. A będzie rączka? W tej chwili jeszcze nie dałbym rady. Aha. Nie rączka, tylko ucho. O. Dlaczego? No to dobrze, sorry. Jak to wyschnie, tak? Będzie wypalone? Jak wyschnie, to nie dokleję. Aha, no ja się nie znam, no, dlatego się pytam. Dlatego ja to mówię. Będzie również to ukatańca. Okej, dobrze, będzie muzyka na szybko, więc to sobie nie ma problemu. Okej, moi drodzy, Tina wypnieją sceny, my ruszamy jakby w teren i będę też sobie też Państwa informował o tym, co się dzieje, na które obecną. Będzie może muzyki, tak? Prosimy bardzo. Aj, nie wyszło? Ten? Ja wiem. Aj, nie trafiłem. A co, z siostrą chcesz walczyć? Z siostrą się nie walczy, pokojowo się żyje.